Cześć! Wolelibyście korzystać z droższych, ale za to wytrzymałych i lepszych jakościowo urządzeń, czy tańszych sprzętów, które jednak nie zawsze gwarantują efekty? Niemarkowe rozwiązania to często tylko chwilowa oszczędność, która z czasem przeradza się w większe koszty. Dziś zaprezentujemy to zagadnienie w kontekście urządzeń wykorzystywanych do obsługi sieciowej m.in. w zakładach pracy, magazynach czy halach produkcyjnych. Innymi słowy, zilustrujemy 5 zagrożeń, z którymi będziecie musieli się zmierzyć, wybierając sprzęt kiepskiej jakości. Witam Was w sieci ekspertów. Zaczynamy! Niektórzy klienci, wybierając sprzęt służący do obsługi sieciowej, kierują się głównie ceną. Niskie koszty instalacji, a także relatywnie duża dostępność do tanich urządzeń powodują, że tego typu rozwiązania mają swoich zwolenników. Czy jednak mówimy o korzystnej inwestycji w kontekście przyszłości? Niekoniecznie. Tani rzadko znaczy dobry. Jeżeli system i narzędzia, które mają całodobowo obsługiwać sieć na terenie obiektu są wadliwe, to pojawia się spory kłopot. W efekcie, na przykład w magazynie zaburza on procesy logistyczne, a w hali produkcyjnej utrudnia pracę, co powoduje straty finansowe. Finalnie zdarza się więc, że chcąc zaoszczędzić środki, z czasem musimy tak naprawdę do inwestycji dopłacać. Ulokowanie funduszy w niskobudżetowy sprzęt idzie na marne, a nas czeka kolejny wydatek, którego przecież można było uniknąć. Warto mieć to na uwadze, dlatego w tym odcinku sieci ekspertów przeanalizujemy potencjalne zagrożenia cenowych pułapek. Pierwszym poważnym problemem podczas użytkowania niemarkowych i nierenomowanych urządzeń jest wspomniana jakość. Pod tym pojęciem kryje się kilka zagadnień. Istnieje prawdopodobieństwo, że niskobudżetowy sprzęt nie został poddany profesjonalnym testom obciążeniowym, które mogłyby zweryfikować jego wytrzymałość. Chodzi o sprawdzenie, jak urządzenia, takie jak np. access pointy, radzą sobie w wysokich i niskich temperaturach, czy podczas dużych wilgotności powietrza. W kontekście stosowania tanich urządzeń w ekstremalnych warunkach, np. w mroźni, nie ma gwarancji, że po krótkim czasie nie ulegną one uszkodzeniu, a nawet zniszczeniu. A skoro mówimy o tak specyficznym miejscu jak chłodnia, to mamy do czynienia z problemem poważnym, gdzie sama awaria może wpływać na procesy logistyczne. Urządzenia renomowanych producentów, jak choćby Extreme Networks, cechują się z kolei solidnością, przez co ich awaryjność jest w zasadzie niewielka. Potwierdzają to certyfikaty, które renomowane marki otrzymują za odpowiednią jakość produkcji i przeprowadzone wcześniej testy. Dotyczy to całej gamy urządzeń, takich jak chociażby switche, światłowody i access pointy. Kolejnym problemem, z którym muszą mierzyć się klienci nabywający urządzenia sieciowe niskiej jakości, to szeroko rozumiany serwis sprzętu. I tu pojawiają się prawdziwe schody. W przypadku produktów niemarkowych opcja serwisowa istnieje, ale najczęściej polega ona na mechanizmie. Nie działa? Wyślij nam urządzenie, a my postaramy się je naprawić lub odesłać nowe. Z reguły na tym etapie wsparcie się rozpoczyna i zarazem kończy, a sam producent w zasadzie nie stara się rozwiązać problemu. Z kolei w przypadku urządzeń markowych gwarancja ma zdecydowanie szerszy charakter. Dotyczy nie tylko wymiany samego sprzętu, ale także jego kompleksowego serwisu i pomocy przy rozwiązywaniu problemów. Ponadto, jako że od lat wdrażamy markowe rozwiązania, jesteśmy w stanie w wielu przypadkach wesprzeć klienta. Kiedy? Na przykład podczas problemów z konfiguracją narzędzi czy oprogramowaniem danego urządzenia. W kontekście sprzętu nierenomowanego klient może nie uzyskać od pracowników firmy pomocy. Dlaczego? Ponieważ mówimy o urządzeniach o wątpliwej jakości i bez odpowiednich certyfikatów. Trzecim istotnym zagrożeniem, które czyha na klientów chcących zainwestować w tanie urządzenia sieciowe, jest cykl życia produktu. Pod tym hasłem kryją się dwa zagadnienia. Po pierwsze,
Często zdarza się, że niemarkowy sprzęt produkowany jest w stosunkowo krótkim przedziale czasowym, z reguły bez sprecyzowanego terminu całkowitego zakończenia produkcji. Może więc zdarzyć się, że kupując tani produkt, tak naprawdę za 2 lata nie będzie go już w ofercie sprzedaży producenta, lub co więcej, nierenomowana firma w ogóle zakończy swoją działalność. A to niestety dość duże utrudnienie w kontekście wymiany urządzeń, np. uszkodzonych access pointów. Zamienników po prostu może już nie być. Po drugie, problemem w takiej sytuacji jest również brak możliwości budowania długofalowej strategii digitalizacji firmy. To kwestia niezwykle kłopotliwa, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, które chcą optymalizować inwestycje w tym zakresie i stawiać na wieloletnie bezpieczeństwo sieciowe. W przypadku sprzętu markowego cykl życia produktu wygląda zupełnie inaczej. Renomowani producenci z reguły mają w swojej ofercie kilkanaście modeli z długoletnim terminem żywotności. Klient, budując sieć w danym obiekcie, otrzymuje więc gwarancję, że urządzenia będą dostępne jeszcze przez wiele lat. To jednak nie koniec. Ponieważ markowy producent deklaruje z reguły wsparcie serwisowe dla swoich produktów w postaci update'ów czy serwisowania na kolejne lata. To wszystko pozwala w rozsądny i bezpieczny sposób stworzyć solidne zaplecze informatyczne firmy. Mówimy więc o olbrzymim atucie. Kolejnym mankamentem w przypadku stosowania urządzeń niemarkowych jest dostęp do liczby partnerów, którzy mogą pomóc w obsłudze i serwisie sprzętu. W przypadku produktów, które cechuje wątpliwa jakość, specjalistów jest zwyczajnie mniej. Większość z nich unika pracy z awaryjnym sprzętem. Oznacza to, że klient, chcąc nawiązać potencjalną współpracę, będzie musiał poświęcić znacznie więcej czasu i środków. Stosując brandowe urządzenia, takie problemy w zasadzie nie występują. Im bardziej profesjonalne rozwiązania, tym ich większa rozpoznawalność na rynku, a w efekcie szersze grono specjalistów przeszkolonych do ich obsługi i serwisowania. W takich przypadkach IBCS może oferować merytoryczne wsparcie. Tani i nierenomowany sprzęt to jeszcze jeden problem, który może nie wpływa bezpośrednio na klienta, ale w pewnym sensie oddziałuje na każdego z nas. Chodzi o ekologię, która w obecnych czasach powinna iść w parze z odpowiedzialną produkcją, także tą z obszaru budowania sieci internetowej. Firmy coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój oraz liczą swój ślad węglowy, a w ujęciu jednostkowym stanowi to olbrzymią wartość. Im tańszy sprzęt sieciowy, tym jego żywotność relatywnie krótsza. Efekt jest taki, że wiele kiepskich produktów szybko trafia do odpadów. To niestety problem wytwarzania olbrzymiej ilości plastikowych i metalowych urządzeń, których termin ważności wydaje się być mocno wątpliwy. Taki model biznesowy nie idzie w parze z dbaniem o ekologię i równowagę klimatyczną. Zdecydowanie lepiej kupować sprzęt, którego proces produkcji jest nadzorowany i stale kontrolowany, co z kolei wpisuje się w ideę troski o środowisko. Tony zbędnego plastiku są zdecydowanie niepotrzebne, dlatego warto wybierać mądrze. Jak widzicie, powodów, dla których warto unikać urządzeń sieciowych o niskiej jakości, jest całkiem dużo. Bezpieczeństwo oraz sprawny system cyfryzacji naszej firmy uda się wprowadzić tylko wtedy, kiedy zdecydujemy się stosować markowe produkty. W komentarzach napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie, a już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku Sieci Ekspertów. Kontakt do nas macie w opisie pod filmem. Do zobaczenia!